Przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy. Na pewno dla nas będzie to czas rodzinny, czas radosny, trochę odpoczynku. Są jednak miejsca w Europie, na skraju Europy i Azji, gdzie tego spokoju po prostu nie ma. Ty stamtąd wróciłeś. No tak, Ukraina jest takim regionem, gdzie szczególnie ten wschód Ukrainy, gdzie toczy się od marca 2014 roku, czyli już minął rok, konflikt. No jest to wojna hybrydowa, czyli taka bardzo trudna wojna w regionie. Regionie na samym, powiedzmy, skraju tego wschodu, gdzie na linii frontu, gdzie toczą się cały czas walki. Tam nawet w momentach, gdzie dochodziło do spotkań w Mińsku, gdzie miało być porozumienie, gdzie miało być zawieszenie broni, byliśmy w regionach, gdzie ten ostrzał i wymiana ognia trwała cały czas. Zobaczyliśmy bardzo dużą tragedię. Są miejscowości, gdzie ogrom zniszczeń jest praktycznie stuprocentowy. Trudno na to momentami patrzeć, bo to są często domy zniszczone, które zostały pozostawione z całym dobytkiem. Tam można znaleźć wszystkie rzeczy, które należały do domowników i są też ślady na ścianach, na meblach, które świadczą o tym, że tam ktoś zginął po prostu. Można znaleźć szczątki ludzkie, dosłownie. Można znaleźć kości, więc to świadczy o tym właśnie, do jakich tam tragedii dochodziło. I te domy, jeśli ktoś nawet zdążył uciec, to w zasadzie z niczym. Ukraińcy są naszymi sąsiadami, tak? No, wiemy, że różne aspekty w historii nas wiążą bądź dzielą. I oni wprost na przykład pytają się nas, dlaczego Polacy nie chcą im pomóc, dlaczego nie walczymy. Byli żołnierze, którzy mówili do nas wprost, zostawcie te aparaty, my wam damy karabiny, walczcie z nami. No to nie tak, my jesteśmy fotoreporterami, dziennikarzami, chcemy to relacjonować. Wierzymy w to, że w jakiś sposób pomożemy, pokazując to, co tam się dzieje, prawda? Tam nie ma krajobrazu, który w zasadzie świadczyłby o jakimś spokoju, o czymś, że tam się nic nie stało. W zasadzie jadąc przez tą Ukrainę, zrobiliśmy sporo kilometrów, chociażby jadąc samą jezdnią, to co kilkaset metrów można spotkać pocisk, który ugrzązł w jezdni na przykład. Tak? To świadczy o tym, że te regiony na całym tym wschodzie, na linii frontu, w całej strefie a to są cały czas ostrzeliwane. Tam oczywiście w pewnym sensie Ukraina od pewnego momentu wyparła separatystów, ale te miejsca, które pozostały, które już są, można powiedzieć, spokojne, to są często miejscowości widma, bo tam są zniszczenia, tam nie ma ani jednego domu, który byłby przez kogoś zamieszkany, tam nie spotka się ludzi. Więc to jest obraz taki, który wcześniej gdzieś tam oglądałem na reportażach innych fotoreporterów ze strefy, powiedzmy, syryjskiej, czy tam innych regionów świata. Tam nie stroni się od alkoholu. Ogólnie ludność ukraińska bardzo dużo pije alkoholu. I wśród żołnierzy też to widać. Wśród żołnierzy też jest to wszechobecne. W jakichś, powiedzmy, takich miejscach dowództwa, czy w miejscach w posterunku, gdzie żołnierze odpoczywają, gdzie przebywają, gdzie powiedzmy mają czas swój wolny na odpoczynek, no to te wszystkie smutki i ten stres topią w alkoholu, prawda? I to jest, tam jest to bardzo silne.
To są regiony, gdzie też żyją ludzie. Jest duża część miejscowości, gdzie są doszczętnie zniszczone, gdzie ludzie uciekli, ale są też miejscowości, gdzie ludzie pozostali i tam nie ma świąt, tam nie ma świadomości czy poczucia świąt. My byliśmy tam przy pierwszym wyjeździe na przełomie roku podczas Sylwestra i dla nich Sylwester jest też takim jakby troszeczkę jak u nas święta Bożego Narodzenia kilka dni wcześniej. Oni wtedy obdarowują się prezentami, życzą sobie no, tego, co my wszyscy, czyli zdrowia, spokoju i my tego samego życzyliśmy żołnierzom, prawda? Wtedy, bo z batalionem Dnipro Adin obchodziliśmy Sylwestra, nas bardzo ciepło przyjęli, 3 dni z nimi spędziliśmy na samej linii frontu pod Donieckiem. I tam ostrzał odbywa się cały czas. Oni są do tego przyzwyczajeni. Dla nas to było szokujące, prawda? Dla nich to nie robi wrażenia, że pociski gdzieś tam 100-200 metrów od ich pozycji uderzają. I kiedy życzyliśmy im spokoju i zdrowia, przede wszystkim spokoju i tego, żeby za rok, żebyśmy się spotkali, powiedzmy chociażby za rok, no już w innym stanie, w stanie pokoju na Ukrainie, oni po prostu się z tego śmiali.